1 września uroczyście obchodzono w Płońsku 78. rocznicę agresji nazistowskich Niemiec na Polskę, czyli wybuchu II wojny światowej. Na mszy świętej licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta wraz z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami parlamentu, samorządów, służb mundurowych. Licznie przybyła młodzież reprezentująca wiele szkół, środowisk i różne grupy wiekowe. Podczas uroczystego nabożeństwa mówiono o bohaterstwie, heroizmie i patriotyzmie oraz ofierze krwi wszystkich tych, którzy dawali odpór nazistowskiej agresji. Modlono się za 6 milionów polskich ofiar II wojny światowej. Msza święta, którą odprawiało trzech kapłanów, miała uroczystą oprawę, poczty sztandarowe, orkiestra. Wszystko to nadało jej wyjątkowy, wzruszający i podniosły charakter. Przypomnijmy, że już 1 września spadła na Płońsk pierwsza bomba. W latach 1939-1945 zginęło w Polsce blisko 6 milionów obywateli. Uczestnicy uroczystości po Eucharystii przy akompaniamencie orkiestry przemaszerowali na płoński cmentarz, gdzie odbyła się druga część obchodów. Podczas przemarszu nie zabrakło wyjątkowych akcentów patriotycznych. Powinniśmy przekazać młodym pokoleniom w kontekście wydarzeń aktualnych oraz pamięci o 1939 roku, że należy być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, pracowitym, patriotą, który myśli rozsądnie, pracuje dla swojej ojczyzny, dba o jej bezpieczeństwo, szanuje sąsiadów, ale ma świadomość, że historia wielokrotnie pokazała, iż w newralgicznych momentach naród bardzo często jest zdany na własną siłę, własne bohaterstwo. W wystąpieniach podkreślano m.in., że byliśmy pierwszym państwem, które przeciwstawiło się Niemcom. Zauważono, że kampania wrześniowa była militarną porażką, ale stała się moralnym zwycięstwem i przykładem walki za sprawę i honor. Uroczystość smutna, ale jakże ważna, kiedy stajemy, by modlić się za tych, którzy stanęli, by bronić naszej ojczyzny. I wspominając te tragiczne wydarzenia 1939 roku, w tych uroczystościach biorą udział dorośli, przedstawiciele różnych organizacji, stowarzyszeń, ale również widzimy dzieci i młodzież. Składając hołd, delegacje różnych środowisk złożyły wiązanki kwiatów i wieńce w miejscu pamięci i pochówku ofiar tamtych pamiętnych dni.